Siema ziomki i ziomale, wita Oksan Tara na kanale w drugiej części, w drugiej odsłonie misji Przeminęło z wiatrem i mam misję Zimowy Las. Już poczyściłem zimowe świerki, teraz wystarczy, że pozbieram te gwiazdki. Już tutaj różdżki wyczerpałem, różdżkami nie mogę czyścić, ale różdżki mi nie są potrzebne. I wystarczy, że pozbieram te gwiazdki. Tutaj jest jedna. Tutaj jest jeszcze jedna. Tutaj widzę kolejną. Trzecią. I trzeba będzie jeszcze znaleźć więcej. Zobaczymy też, co wypada z tych skrzynek po drzewach. Po tych świerkach. Zobaczmy, co... Ojej. W miłość kliknąłem. O, księżycowy kamień, całkiem. Księżycowy kamień, znowu, no, księżycowy kamień to jest rzadkie znalezisko. Szyszka do cudoświerków. No, tak mało wypada, ale dosyć konkretnie. Szyszka do cudoświerka, księżycowy kamień, znowu szyszka do cudoświerka, jakieś tam kolekcje, rękawiczki, to... Te rękawiczki to chyba się otwiera, to są chyba wartościowe. Z kolekcji Białego Królika coś wypada. No. I... Tak, kolekcja Białego Królika, na pewno kolekcja chyba logo. Nie, kolekcja Białego Królika to jest. No i księżycowe kamienie, ładnie. I tutaj nie spieszyłem się z odbieraniem tych skrzyń, bo tutaj znajomi mi na pewno nie pokradną ich. Bo po prostu tutaj... nikt nie może wejść oprócz mnie i znajomi sobie mogą przejść tylko tak ze swojej ojczystej wyspy na przez te sanie słonika na tą wyspę. No i pokazałem, co wypada z tych skrzynek. Wypadają całkiem fajne rzeczy, te rękawiczki takie różne. No dobra, i zobaczmy, ile już tych gwiazdek znalazłem. Jeszcze 3 gwiazdek nie znalazłem, więc pewnie gdzieś są tutaj poukrywane. O, tu widzę jedną. Leży. Tak. Pewnie będą... O, tu jest kolejna. To jest druga. Co z tego wypada przy okazji? Różdżki, szyszka, jakieś kolekcja, część kolekcji z tropikalnej chyba tutaj. Kolekcja zabawek, kolekcja smaczna, kolekcja choinkowa, różdżki i... Potrzebuję jeszcze znaleźć jeszcze jedną, chyba. Tak, jeszcze 15 gwiazdeczkę. Pewnie będzie ukryta gdzieś tutaj. Albo gdzieś tutaj, za tym kamieniem może. O, tu jeszcze jest walizka, której nie otwarłem. Też nie zauważyłem. Gdzieś musi być ukryta ta gwiazdka. Widocznie jest mała i nieznacząca. Znowu księżycowy kamień. Lubię księżycowe kamienie znajdywać i... Szukam jeszcze tego. Ten krasnal. Krasnal jest tutaj. Leży z wiaderkami na piersiach, tak jakby to były jego cycki. No ale dobrze. I zbiorę go. I wtedy jak... O, i proszę bardzo. Zebrałem go. Z niego wypadła kolekcja zabawek. Trochę smacznej, trochę... No, kolekcja smaczna, kolekcja... Zabawek, jedna część kolekcji choinkowej, z tego co widziałem. I potrzebuję jeszcze tylko jedną gwiazdkę znaleźć i ta misja będzie zrobiona. Gdzieś w zimowym lesie wylądował wesoły krasnal. Przedzierając się przez zaśnieżoną gąszcz, uważnie rozgląda się po bokach, aby nie przejść obok krasnala. No, krasnala już zebrałem, tylko jeszcze tą jedną nieszczęśliwą gwiazdkę. Jak myślisz, Zmora, gdzie ta gwiazdka jest? Gdzie ona jest ukryta, ta jedna? Po lewej? No, po prawej. Mówisz? Za kamykami mówisz? Ja też kamyków nie kopałem, tylko drzewka poczyściłem i już nie miałem różdżek. Już nie mam. Nie, ja w ogóle już... Wszystkie drzewa poczyściłem i już jeszcze mi zostały drzewa. No mi też.
Ale zostały drzewa, nie? A zobacz, 370. No, jeszcze jedna trzydziestka A, jest. widzisz? No, ale to tak głupio tutaj za kamieniem trzydziestka. Dobra i. No. Dobra i. Tak. Tylko gdzie ta gwiazdka? Teraz zamulam trochę. Dobra. Jak ją znajdę, to dam znać. Dobra, poprosiłem o wsparcie techniczne o zmorę, żeby mi przyszła i powiedziała co tam. I według niej może Tesanie to jest jako gwiazdka, tylko takie. Nie, na pewno nie, ale zbiorę Tesanie Nie tak. i zobaczmy. Nie, podniosłem sanie i nie ma misji. Dostałem lód, tak, czapkę tą, ale to gdzieś. No, gdzie to może być? No, mówi, że za tym kamieniem gdzieś tutaj, ale. Za kamieniem nie kupa, nie kopamy. No. Tego kamienia nie mogę odsłonić całkiem. Trzeba chyba jakieś kamienie pokopać, kurde, no nie wiem. Jak to odsłonić? No nie mogę, bo nie mam różdżek i tego kamienia wyczyścić na przykład bym chciał. To mi wyskoczy, że nie mam różdżek, tak? No tak, gdzieś już poczarowano. No. Chyba, że wezmę. Ale tutaj nawet nie ma gdzie postawić tej brygady. Tych co czyszczą, nie? Można. Można, zombie. A nie, nie można. Nie można, nie można. Nie można postawić tych do czyszczenia z magazynu, z wysypiska. Nie można ich dostarczyć, w ogóle nie można dostarczyć. Nie, nie można. No więc teraz. I ty mówisz, że znalazłaś wszystkie gwiazdki. Pszora jeszcze znalazła zmora. No, a ja dzisiaj nie mogę. Wczoraj, jak jeszcze nie wyczyściła wszystkich drzew, to już znalazła wszystkie gwiazdki. A ja się męczę. No super. No czasami tak jest, że ciężko zrobić misję. Może za. O, jest, mam. Mam. Tutaj. Koło tego drzewka 30. Tutaj. No i jest! Tere, tere, tere! Zimowy las! Nie trzęs mi biurkiem. Bo mi kamerka się trzęsie. Oto nasz wesoły krasnal. Dla żartu leży na śniegu i opala się pod północnym słońcem. Zupełnie zmarzł biedak. 5000 monet, 10 szmaragdowych serc i coś tam, jakieś jajo dziwne. No jedna sztuka jaja, to jest pewnie do misji potrzebne. No i zobaczmy, co tu w następnej części mam. Dopiero początek. Znajdź rozpal w zimowym lesie duże ognisko. Zagrzej wesołego krasnala w zimowym lesie. O, i tu mamy ognisko. Potrzeba 100 kłód, 25 czerwonej farby i 35 kropli wody. To wszystko mam. Tak więc pierwszy etap zbudowany. A do drugiego etapu potrzebuję drwa. I te drwa musiałbym sobie zrobić. Ale żeby. Bo mi. Bardziej mi szkoda 5 choinkowej kolekcji. Niż jakbym miał iść i robić te drwa. Tak więc wykupię sobie za 10 dolce te drwa. No chyba, że Zmora chce mi wysłać 10 drwa. O, jesteś na wyspie, nie? No, ja wiem. Ale nie popatrzyłem, czy mam 10 drwa. Pokazywała mi Zmora, mówi. I 10 drwa. 10. Zaraz mi wyślę. I będę miał. No i zaraz zobaczę, czy już dostałem 10 drwa od Zmory. Dostałem zajączka, bączka od Luśki. A to 4. Jakby Luśka wysłała jednego zajączka, bączka, to bym dostał wełnę. A jak dostałem 4 zajączki bączki, to dostałem 4 zajączki bączki. A jakby wysłała po jednym zajączek bączek, to bym dostał wełnę.
Tak to działa, no. Ale to wełna to jest tania. Łatwo zrobić wełnę. Tu sobie odbiorę prezenty, bo mi też przyszły. Seryjnie odbiorę klikaczem. A teraz już. O, przyszło 10. 10 drwa od Luśki. Aha, to z Luśki wysyłałaś. Dobrze. No ale już wydało się, że wysyła ze zmorami, myślę. Głupi. No, dobra. Bo my tu we dwie. My tu we dwie, tak. My tu we dwie, tak. Ja mam obydwoje dwa konta, to tak, to wiadomo. Ona właśnie Bo może się podobało, że Ksantor ma dwóch Ksantorów i Zmora też ma Zmorę i Luśkę. Dobrze. No to ten. Potrzeba 10 zapałek z tej z piekielnej kolekcji. To akurat jest fajnie. Ropy mam dużo, 78, więc 20 potrzeba. I drwami wysłała Zmora z Luśki. I buduję to ognisko. Tak. No i tutaj potrzeba jeszcze tylko. A zobaczmy, co tutaj mówią w tej misji. W ogóle, bo nie przeczytałem. Tak, krasnala, nie wolno odpuszczać do domu. Znajdź w zimowym lesie duże ognisko, rozpal je, przygotuj dlań coś zagrzewającego. Dobrze, i teraz trzeba przygotować coś zagrzewającego. Do tego potrzeba 3 oskary zombie i 15 diabelstwa. To mam, spokojnie to mam. Nie muszę tego kupować ani robić, tak więc robię i. Turu, turu, turu! Dopiero początek! Po zagrzaniu i posileniu się wesoły Ksnasnal podziękował zombie, udał się do domu. Ciąg dalszy nastąpi. Czyli to jest tylko część misji, pewnie. 5 zombie dolce dostałem, 15 zwykłej soli. Sól nawet zwykła bardziej jest rzadka niż ta sól jodowana, bo jej się po prostu, ją się po prostu dostaje z misji, a sól jodowaną można robić dowolnie. No i zobaczmy, no sporobiłem wszystkie misje, tak? Tutaj już mi się to dodało do zakończonych misji. Tak, przeminęło z wiatrem. To wszystkie misje ukończone. No i tyle w sumie. Króciutkie filmiki, dwa. Na pewno będą ciąg dalszy filmików o tych misjach, ale na razie nie ma. Na razie tutaj będą ssanie słonia w poszukiwaniu krasnali. Nadejdzie czas i przygody będą trwały dalej. Te sanie pewnie będzie można zbudować i iść dalej. A póki co, tutaj będę mógł sobie codziennie tą wyspę czyścić na głównym ksantorze, bo przynajmniej różdżki sobie wykorzystam i będę mógł te różdżki zużyć. Ale ta misja, ta wyspa nie jest dostępna z globusu, bo nie ma jej nigdzie. Nawet jak jestem na niej, to nie pokazuje, jestem tu, czy tutaj jestem, czy jak to tam pisze. Nie ma jej niestety. No ale pewnie jest dostępna, nieograniczony czas, a przynajmniej tyle, a dopóki się ta misja nie skończy. A ta misja na razie jeszcze trwa i trzeba czekać na następne aktualizacje. I tymczasem pozdrawiam i pamiętajcie subskrybować, dawać łapeczki w górę, jeśli podoba się. Komentarze oczywiście kocham i lubię odpisywać i w ogóle czytać. Komentarze to jest najfajniejsza rzecz z tego wszystkiego, z YouTube'a. I w ogóle pozdrawiam, trzymajcie się, pa, pa!